uniwersytet trzeciego wieku, powiedziałabym, to jest drugie życie, nowe życie. Dla pani Krystyny od 15 lat. Uniwersytet funkcjonuje zaledwie rok dłużej. To tu spotykają się seniorzy. Spędzają wspólnie czas, uczą się, bawią, zawierają nowe znajomości, spełniają marzenia. Czas naszej aktywności zawodowej to czas zagospodarowany głównie przez pracodawców i rodzinę, czyli dom, dzieci. W momencie, kiedy przechodzimy na emeryturę, zostajemy sami z ogromną ilością czasu wolnego. Tę pustkę wypełnia uniwersytet. Przełamuje izolację, frustrację, nierzadko depresję. Seniorzy tam się odnajdują. Ludzie, którzy skończyli pracę zawodową, którzy kiedyś o czymś marzyli, ale nie mieli czasu, bo wiadomo, dzieci, rodzina i tak dalej. Teraz są już w tym wieku, że te obowiązki są spełnione. I teraz wszystko dla siebie robią. Ten zdrowy egoizm działa terapeutycznie, zarówno na umysł, jak i ciało. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku i osób niepełnosprawnych, a jest ich około 400, uczestniczą w kilkunastu sekcjach zainteresowań. Wykłady specjalistów z różnych dziedzin cieszą się dużym powodzeniem. Podobnie zajęcia sportowe. Pan Sylwester zajęcia prowadzi od 6 lat. Ma stałą grupę zawodników, do której każdego roku dołączają nowi pasjonaci tenisa stołowego. Mam tu paru, którzy by siedzieli w domu i tego, a tak to teraz są zadowoleni i przychodzą tu i cieszą się i bawią się. Sezon tenisa stołowego rozpoczyna się w październiku i trwa 8 miesięcy. Kończy się turniejem. Zawodnicy trenują w hali gościnnego dla nich Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ruch zastępuje wszystkie lekarstwa. Pani Krystyna wie, co mówi. Sama uprawia Nordic Walking, uczestniczy w wycieczkach, wykładach i przede wszystkim pływa. I to jak? Efekty widać jak na dłoni. Sukcesami mogą pochwalić się też m.in. grupy artystyczne. Kabaret, Ale Babki czy zespół Piosenki Biesiadnej. Studenci idą też z duchem czasu. Staramy się też nadążać za tymi technikami, za cyfryzacją i uczyć naszych seniorów obsługi komputera. Na te zajęcia chętnych nie brakuje. Wielu jest później aktywnych w mediach społecznościowych i sprawnie korzysta z internetu. Uniwersytet współpracuje na co dzień m.in. z Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną, Biblioteką Elbląską, Centrum Rehabilitacji, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Polnej, Szkołą Muzyczną, Teatrem imienia Aleksandra Sewruka, Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespołem Szkół nr 1, Mosirem Światowidem, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową i wieloma innymi instytucjami. Wszędzie znajduje wsparcie i życzliwość, a to ważne. Studenci podkreślają, że dla niektórych seniorów przełamanie się i wyjście z domu do nowych ludzi często jest bardzo trudne. Kiedy już udało nam się jakby zainteresować swoimi działaniami, to po trzech latach przychodzą do nas i po prostu dziękują, że prawie siłą ich wyciągnęliśmy z domu, że teraz się czują tak jak w takiej większej rodzinie, że mogą rozwijać swoje zamiłowania, że mogą spotykać się z rówieśnikami, że po prostu miło spędzają czas. Każdy może uczestniczyć w zajęciach, odmienić swe życie, wypełnić je atrakcjami, spełniać marzenia, być aktywnym, zdrowszym, radośniejszym. Ruszyły zapisy na kolejny rok akademicki. Zapisy prowadzone są w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych na Starym Mieście w Elblągu przy ulicy Rzeźnickiej 14. Biuro czynne jest w maju, czerwcu, sierpniu i we wrześniu, w każdy wtorek i środę, między 10 a 14.